Jest z nami dzisiaj Agnieszka Szpila, pisarka, nominowana do nagrody Nike, wojowniczka, matka trzech córek, w tym dwóch bliźniaczek 16-letnich z niepełnosprawnościami. Obnażyłaś absurd systemu, w którym podejmując uczciwą pracę, nie możesz zrobić tego godnie, równocześnie pobierając świadczenie opiekuńcze, zasiłek. Jesteś codziennie w walce, jesteś na wojnie. Jak wygląda twój dzień? Jak wygląda moja noc? Noce są równie, powiedziałabym, ciężkie w tym batalionie, ponieważ moje starsze córki zasypiają bardzo późno, bardzo wcześnie się budzimy, o 6:30. No i teraz tak, zależnie od ich kondycji, jeżeli są w dobrej formie, to jeżdżą do szkoły. Ta jedna, młodsza o 3 minuty od swojej siostry bliźniaczki, Helena, na ogół jest w lepszej formie od siostry. Natomiast no, kiedy Milenka jest w złej formie, wtedy nie chodzi do szkoły. Czasami ląduje w szpitalu psychiatrycznym. Często zostaje w domu i wtedy no, rujnuje nam, można powiedzieć, i życie, i dom. Nasz dom wygląda po boisku. Tak, to jest tak, że mamy poobrywane zlewy, powybijane okna. Okna składają się na szczęście z dwóch warstw, więc jak ona weź je wybija, oddech, a ja tylko powiem, tak. Te niepełnosprawności są ze spektrum autyzmu. Tak, tylko spektrum, to wyjaśnimy. Tak, zmieniały się te diagnozy przez lata, cały czas poszukujemy, badania genetyczne teraz od nowa robimy, bo wiadomo, że genetyka poszła do przodu i tak dalej, okay. Ale generalnie można powiedzieć, że one są tak autystyczne. I wracamy do tych poodrywanych zlewów i Milenka albo musi spacerować 10-12 km dziennie, ale na przykład ostatnio chce chodzić bez butów, więc te spacery, kiedy zrobiło się chłodniej, są już niemożliwe 10-kilometrowe, ona chodzi boso. Chodzi boso, w krótkim rękawku, w spodniach na lewą stronę i boso. Albo ją wożę samochodem po mieście i wtedy tak jak gangsta słuchamy intensywnej muzyki, którą ona puszcza na cały regulator, bo ona jest super DJ-ką. Ma tatę muzyka biologicznego, ona naprawdę ma, ona żyje zanurzona w muzyce. I to ją uspokaja. To ją uspokaja, ale to też się wiąże z tym, że na przykład wiesz, trzeba wyjść z auta i wtedy kończy się muzyka. No i wtedy zaczyna się natychmiast przeniesienie w świat agresji i w tej demolki. Milena huśta się na zlewach i obrywa je. Przewraca pianino w nocy o 3:00, 250 kilo. Po prostu potrafi to zrobić. My z tego nie potrafimy zrobić, Milena to robi. Mamy poniszczone wszystkie meble, powyrywane kontakty. Działają obecnie dwa kontakty w całym domu i one też są tak wyrwane, że no, włożenie tam wtyczki zawsze jednak wiąże się z pewnym ryzykiem. Wszystko jest po prostu wisi na tych kablach, bo ona to wszystko musi odrywać. Ona nie akceptuje wtyczek w kontaktach. Czyli Anna nie przesadziła, mówiąc, że jesteś na wojnie. Nie, to jest wojna, to jest A wojna. A czy ta agresja jest również skierowana przeciwko tobie, im nawzajem? To zależy od ustawienia leków. Wtedy, kiedy ma dobrze dobrane leki, co u niej działa niestety bardzo krótko, 3-4 miesiące, potem jej organizm się szybko jakby nasusa i trzeba zmieniać, ale jeżeli ma w miarę dobrze, to wtedy ona nie jest za bardzo agresywna, to znaczy no, nie pozabija nas wtedy.